aby Twój Syn żył we mnie. Pomóc się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, niebo staje się. Miriam, Tyś jest bramą do nieba. Moim niebem jest Twój Syn. Weź mnie, weź mnie do swego łona, bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty. Pomóc się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. Pomóc się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, niebo staje się. Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie. Gdybym umarł, odpocząłbym. Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć. Pragnę umrzeć, aby żyć. Pomóc się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. Pomóc się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, niebo staje się. Bracia i siostry, dziś chcemy się spotkać z Matką Bożą z Guadalupe, Matką Bożą w tym wizerunku, który mam nadzieję choć trochę znamy, może chociażby z nazwy. Matka Boża ukazała się właśnie w takim wizerunku prawie 500 lat temu, w 1531 roku. Ukazała się świętemu Juanowi Diego, Indianinowi. Wybrała go pewnie dlatego, że miał proste serce, był ufnym człowiekiem, a Maryja właśnie takich ludzi poszukuje, żeby im objawić się, jaka jest naprawdę. Takim głównym celem tego, że Matka Boża objawiła się, było to, że pragnęła pojednać Indian i Hiszpanów. Hiszpanów, którzy przybyli tam, żeby podbić tę ziemię, ale też, żeby przynieść wiarę chrześcijańską. No i niestety to wszystko nie wychodziło tak, jak na pewno Bóg by tego chciał, żeby to wszystko było rozwiązane pokojowo. Możemy pomyśleć, jak Indianie czuli się, kiedy ktoś obcy wtargnął do ich kraju. Mogli być nieufni w stosunku do tych, którzy zajęli całe ich terytorium, całe państwo. Z samego wizerunku możemy odczytać wiele informacji, o których można by mówić dniami i nocami. Może taki pierwszy fakt, który warto tutaj jakoś zauważyć, jest taki, że jest to jedyny wizerunek Matki Bożej, który nie został namalowany ludzką ręką. Słyszeliśmy pewnie o całunie turyńskim czy chuście z Manopello. To są właśnie wizerunki Pana Jezusa, które nie zostały namalowane przez człowieka, ale powstały w niewytłumaczalny, cudowny sposób. I tak samo właśnie jest z tym wizerunkiem Matki Bożej.
Pojawił się on w ten sposób na płaszczu Indianina Juana Diego, że Matka Boża poprosiła go, żeby wszedł na wzgórze, na którym się objawiała, i nazbierał kwiaty, które tam rosły. Chociaż tak naprawdę w takim skalistym miejscu mogły rosnąć jedynie jakieś krzaki, ciernie, ale na pewno nie żadne kwiaty. I kiedy Juan Diego zebrał to wszystko, co tam znalazł, te piękne, kolorowe kwiaty i włożył je do swojego płaszcza, następnie zaniósł biskupowi jako świadectwo, że to prawdziwie Matka Boża się objawia. Na tym płaszczu właśnie objawił się wizerunek Matki Najświętszej, którego kopię tutaj widzimy. I może teraz kilka takich faktów, które świadczą o tym, że to jest absolutnie cudowny wizerunek. Pierwsza taka informacja to to, że wizerunek został utrwalony na tilmie, czyli płaszczu Juana Diego. Jest to płaszcz zrobiony z włókien agawy, bardzo nietrwały, spleciony w luźny sposób i mógł wytrzymać około 20 lat. Po tym czasie butwiał i rozpadał się. W przypadku tilmy, na której został utrwalony ten święty wizerunek, mamy do czynienia już z długim czasem, czyli prawie 500 lat. Z wizerunkiem się nic nie dzieje, nie ma żadnego rozpadu tego materiału. Kolejna informacja to barwniki, które zostały użyte do stworzenia tego wizerunku. Różni badacze chcieli sprawdzić, co to są za barwniki. Okazało się, że nie są ani pochodzenia zwierzęcego, ani roślinnego, ani mineralnego. Ktoś podał taką hipotezę, że może są to barwniki syntetyczne, ale takie barwniki zostały wynalezione dopiero kilkaset lat później, więc tu nie mamy żadnego wytłumaczenia, jakiego pochodzenia są te barwniki. Z kolei na tyle obrazu naukowcy odkryli zieleń, która została wchłonięta przez obraz, i też kolorowe plamy, które, jak możemy się domyślić, pochodziły z kwiatów, które zostały zebrane w tą tilmę. Na tunice Matki Bożej możemy odkryć kwiaty magnolii i ich rozmieszczenie nie jest przypadkowe, ale odzwierciedla ułożenie wulkanów na mapie Meksyku. Nawet możemy taki szczegół tutaj odnaleźć, że jeden z tych wulkanów, który widzimy tutaj na prawym rękawie tuniki Matki Bożej, jest to właśnie jeden z większych, z bardziej znanych wulkanów Meksyku. I w tym miejscu, gdzie widzimy ten fragment futra Gronostaja, to właśnie w tym miejscu jest umiejscowiony śnieg na tym wulkanie. Taka ciekawostka. Płaszcz Matki Bożej odzwierciedla niebo. Widzimy na nim gwiazdy. Rozmieszczenie tych gwiazd też nie jest przypadkowe, ale wszystko jest tutaj z jakimś zamysłem stworzone. Kiedy astronomowie, różni naukowcy zaczęli badać ten płaszcz i poddawać analizie ułożenie gwiazd na tym płaszczu, to okazało się, że widzimy tutaj odbicie nieba z dnia 12 grudnia 1531 roku, chwilę przed wschodem słońca. Jest to moment, kiedy Matka Boża ukazuje się po raz kolejny Juanowi Diego. Co ciekawe, nie jest to widok nieba widziany z ziemi, ale z drugiej strony widok widziany z nieba, tak jakby Stwórca chciał pokazać właśnie to niebo, które on widzi z drugiej strony. Czarna wstęga na Maryi, którą jest przywiązana w swojej talii. Dla Indian był to jasny znak, że Maryja jest brzemienna, bo właśnie w ten sposób przepasywały się kobiety indiańskie. Kolejny bardzo ważny znak dla Indian, może nie zobaczymy go tutaj w jakimś przybliżeniu, ale można też sobie to zobaczyć we własnym zakresie w swoim domu. Tutaj właśnie w centralnym miejscu widzimy kwiat, który przez Indian został odczytany jako kwiat jaśminu amerykańskiego, i dla nich był to symbol wszechświata, który oznaczał pełnię, centrum świata, i od tego miejsca oni zaczynali odczytywanie tego wizerunku, i umiejscowienie go na łonie Maryi było dla nich jasnym sygnałem, że w łonie Maryi znajduje się Chrystus, który
dla nich stał się centrum wszechświata. Pod stopami Matki Bożej widzimy księżyc. To kolejna taka przesłanka, która nam może potwierdzić, że to jest ta apokaliptyczna niewiasta. Czytamy o niej właśnie w Apokalipsie świętego Jana, gdzie padają słowa o niewiaście, która ma księżyc pod swoimi stopami i jest brzemienna. To właśnie Matka Boża, która chciała się ukazać tutaj jako niepokalana dziewica. Pod stopami Maryi na samym dole obrazu widzimy anioła z twarzą człowieka. Indianie od razu zobaczyli, że to jest twarz ich rodaka, Juana Diego. Właśnie te rysy twarzy im pokazały, że to jest jego odbicie tutaj utrwalone. I możemy zobaczyć, że to jest twarz człowieka dorosłego z wysokim czołem, natomiast reszta twarzy jest twarzą dziecka. I tutaj można odnieść się do tych słów ewangelicznych Pana Jezusa, kiedy mówi: jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Właśnie można być człowiekiem dorosłym, ale można być cały czas dzieckiem pełnym ufności, pełnym wiary w to, że Bóg prowadzi wszystko. Na szyi Matki Bożej widzimy też broszkę z krzyżem i do niej przyczepiony sznur koralików. Jest to różaniec grecki, który składa się z 33 koralików. Matka Boża właśnie pokazuje kolejny symbol, który też nam przedstawia w różnych swoich objawieniach, kiedy prosi, abyśmy odmawiali różaniec. Kiedy Matka Boża ukazała się w Meksyku, w tym czasie rozpoczęła się reformacja w Europie. Wystąpienie Marcina Lutra i też odejście wielu katolików na stronę protestancką. I w tym czasie właśnie objawia się Maryja i kiedy w Europie z katolicyzmu odchodzi około 5 milionów ludzi, to w Meksyku w ciągu 10 lat 9 milionów Indian nawraca się na chrześcijaństwo. Taki jest owoc właśnie objawienia Maryi. Co jeszcze Maryja chce nam pokazać tutaj w tym swoim świętym wizerunku? Chce nam pokazać obraz najpiękniejszego człowieczeństwa. Nie człowieczeństwa skupionego na tym, co zewnętrzne, na naszym wyglądzie, na naszym statusie społecznym, na tym, co posiadamy, na naszym zdrowiu, ale przede wszystkim Maryja chce nam pokazać, na czym mamy się skupiać najbardziej w naszym życiu. Jest to nasze serce. Maryja tutaj nie patrzy przed siebie, jej wzrok jest spuszczony w dół. Możemy odczytać, że ona patrzy w swoje serce, bo wie, że w tym sercu mieszka Bóg. To jest właśnie ta postawa kontemplacyjna Maryi, która wie, że właśnie w jej sercu jest to, co najważniejsze, że ona tak bardzo jest skupiona na tym spotkaniu z Bogiem w swoim sercu, ale nie zatrzymuje się tylko na tym. Możemy zobaczyć, że kolano Matki Bożej jest lekko zgięte. To jest symbol tego, że Maryja wychodzi do nas, że ona robi ruch w stronę człowieka i zaprasza nas do tego, żebyśmy właśnie zaczęli w naszym życiu od kontemplacji Boga, żebyśmy najpierw spotkali się z Nim we własnym wnętrzu, żebyśmy tam prowadzili z Nim rozmowy, tam odkrywali źródło swojego życia, swojego istnienia i też sensu naszego życia i potem, żebyśmy z tego doświadczenia, tej kontemplacji i obecności Boga, żebyśmy z tym doświadczeniem wychodzili do drugiego człowieka i wtedy będziemy mogli nieść miłość do innych, tak jak czyniła to Maryja, tak jak to uczyniła chociażby w tym spotkaniu ze świętą Elżbietą, kiedy niosąc Chrystusa w swoim łonie poszła do Elżbiety i mogła rozradować ją dzięki temu spotkaniu. I my czyńmy tak samo. Nieśmy Chrystusa tam, gdzie idziemy. Każdego dnia, kiedy spotykamy ludzi, bądźmy właśnie takim światłem jak Maryja, dzięki któremu inni będą mogli odkrywać Chrystusa i odmieniać swoje życie.